Choć jakość filmu marna, to wspomnienia są wspaniałe. Biwak koło Czerwonego Klasztoru w Zatoczce. Zimowym śnie rozkwitną znów białe żagle urej, wietrze wiej, zimo hej. Przytulna keja już męczy nas nudą powszednich lądowych spraw. Rozgorzał ogień nam w sercach już czas hej. Przyjazd na stację do Suwałk. Ładowanie betów najpierw na dorożkę, a potem autobusem do starego folwarku. I to już stary folwark, Januszek i Elżbietka na przystani. Przystań w starym folwarku. Płyniemy w dwie łodzie. Ja z Radziolewiczami oraz Jasio Pałczyński ze swoim kolegą i żonami. To już Wigry, płyniemy na biwak. Elżbietka mapę studiuje. W dali Czerwony Klasztor, Klasztor Kamedułów. A to Golenie, już na biwaku, koło Czerwonego Krzyża. Namiot mój i namiot Radziolewiczów. Janusz Radziolewicz. Widok z biwaczku. Moja miłość Elżbietka, przyszła żona Janusza Radziolewicza. Mycie garków. Suszenie namiotu, bo w nocy nam dolało zdrowo. Burza była niesamowita. Ada Turek i Jasio Pałczyński. Ada Kawaturek. A to oglądamy korzenie wyrwanego drzewa, ogromnej sosny, która właśnie w nią w nocy została wyrwana. I idziemy na piechotkę do Suwałk. Zbieranie grzybków i rozglądanie się po lesie. Piękna puszcza. Wiatr muzyczkę nam przygrywa, czy zatańczyć chcesz? Jeszcze brak tu jednej pary, iceberg i nasz ship, a kończymy bal ten drinkiem w towarzystwie. A my hej! Piękne łąki pełne bocianów i ptactwa. Chodzimy z tyłu Czerwony Klasztor, od strony lądu. A to mostek na Czarnej Hańczy, która wypływa z jeziora Wigry. Tu jest początek spływu kajakowego. Piękna rzeczka Czarna Hańcza. A to jaskółki brzegówki
na stromym brzegu. Obok nas w zatoczce rybacy robią zaciąg. Niestety ryb w zaciągu było mnie wiele. Troszkę pocieszenia było, że wieczorem złapano sporo węgorzy. Oczywiście kłusownictwo. A to widok z mojego namiotu na jeziorko. Stara dwójeczka. Z własnoręcznie szytym tropikiem. Choć zawieja na morzu. Obok namiot Radziolewiczów. W górę serca wyjdziemy z niej cali. Łowienie rybek z łodzi. Jasio Pałczyński ze swoim załogantem. No troszkę manewrówki, tylko wiaterek marny. Elżbietka jako szotowy. Niestety do manewrówki potrzebny jest wiatr, a tu albo wiało tak, że wyrywało drzewa, albo prawie, że nie wiało. A to przystań. Koło czarnego, w starym folwarku. Znowu czerwony klasztor. Z bliska. Wejście do klasztoru. Klasztor był tak remontowany troszkę nieśmiało, dlatego że nie było zgody na jego zasiedlenie. Ale jako zabytek uzyskano zgodę na jego remont. Widok na jezioro z wieży klasztornej i na dach kościoła. Piękne jeszcze wtedy bardzo czyste jezioro Wigry. Bez oporów piliśmy wodę z jeziora. Przystań w starym folwarku. A to obserwujemy zachód słońca. Zrobimy teraz eksperyment. Obrócimy wszystko do góry nogami i niech kto powie, gdzie jest prawda, gdzie woda,
a gdzie chmury. Piękne widoki. No, jedziemy pełnym wiatrem. Troszkę pogody, Jasio Pałczyński. Ja z Elżbietką. Steruje, a ja jestem holowany. Proszę zwrócić uwagę, jaka czysta woda. I znowu nasz biwaczek. Na biwaczku odwiedzały nas najrozmaitsze gryzonie i nasze zapasy chroniliśmy na drzewie. A to troszkę przywiało i manewrówka ćwiczona na samym grocie. Wypuszczenie żagla przed zwrotem przez rufę. Zwrot przez rufę. No, nie do końca, niedokończony, bo bomb nie przeszedł na drugą stronę. No, jak wieje, to manewrówka idzie. A to już jest miejsce, gdzie Czarna Hańcza wpływa do jeziora Wigry. Tam gdzieś miały być żeremia bobrowe. I tam i szukamy. Niestety znaleźliśmy tylko masę komarów, no i piękne trzciny, sitowie. To nasze koleżanki, medyczki, które odwiedziły nas na biwaku, studiują medycynę w Białymstoku. No, widać, jak to się, jakie to grzęzawisko, jak to się wszystko ugina. Były miejsca, gdzie strach było chodzić. Ale przyroda wspaniała. I pusto, pusto, nie ma ludzi. A, pszcz! Elżbietka się uczy pływać. 2 metry od brzegu. Biwak zbliża się do końca. Ostatnie pożegnania. Jeszcze raz spojrzenie
na wspaniały zachód słońca i do domu.